Dzisiaj spotykamy się na warsztatach przy kawie w takiej niecodziennej scenerii, bo spotykamy się u mnie w moim mieszkaniu, a nie tak jak zawsze w Teatrze Ziemi Rybnickiej, z reguły w Galerii Oblicza. Ale myślę, że spodobają się też Państwu te warsztaty, które będą miały troszkę taki właśnie inny charakter. Z jednej strony jesteśmy od siebie oddaleni, nie możemy się spotkać w takim zwykłym kontakcie, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo blisko. Zaprosiłam Was Państwo dzisiaj do siebie, abyście mogli troszeczkę poczuć tej magii świąt. Tematem naszych warsztatów dzisiaj są kompozycje w szkle, bo szkło, blask szkła, blask płomienia, świecy, które odbija się od szkła, myślę, że jest czymś, czego nie da się oddzielić od świątecznej atmosfery. Tak więc zaczynajmy. Zgromadziłam tutaj u siebie szkła, słoje, które pewnie Państwo znacie, które gdzieś tam w domach stoją u Was. Działamy jak zwykle na naszych warsztatach, z jednej strony właśnie recyklingowo, więc mamy tutaj szkła, którym nadamy drugie życie, oraz materiały, które wiążą się z naturą, są naturalne, kojarzą się z naszymi świętami Bożego Narodzenia. Pierwszym takim przykładem będzie wykorzystanie właśnie tego słoja i stworzenia takiej kompozycji związanej właśnie ze świętami. Więc zaczynajmy. Zanurzyłam sobie tutaj słoik w wodzie, a następnie w drobnym cukrze, aby brzeg tego naszego słoika pokrył się taką piękną, białym takim nalotem, który oczywiście jest słodziutki, bo powstał z cukru. Teraz, aby stworzyć miastkę śniegu, na spód słoja, tylko tu odłożę, przepraszam, na spód słoja wsypię sobie cukier. Będzie on naszą podstawą do tego, aby umieścić w tym słoju, na podstawie, która imituje nam tutaj śnieg, może jeszcze troszkę tego śniegu sobie tutaj dodamy. O, umieścimy sobie kilka zwierzątek. Nie wiem jak u Państwa, ale ja właśnie wczoraj odbyło się już właśnie pieczenie pierniczków, także mamy tutaj przygotowane, pokazane różne pierniczki z wczorajszego wypieku i pozwolę sobie włożyć, zatopić takiego misia sobie w tym słoju. Aby ta kompozycja jeszcze była bardziej taka świąteczna, czy to widać? Widać. Można sobie na dole umieścić jakąś taką ładną gałązkę. Dołożyć może jakąś małą szyszeczkę. Oczywiście, żeby ta kompozycja jeszcze nam bardziej taka była świąteczna, zawiążemy sobie tutaj kokardkę, która jest wykonana oczywiście z materiału bardzo naturalnego, bo jest to sznurek, taki zwykły, który możemy używać do pakowania paczek. No i proszę, może jeszcze dla ożywienia tej kompozycji możemy sobie tutaj właśnie wetknąć gałązkę zieloną, pachnącą.
widzę tego do końca. Proszę. I mamy piękną, prostą kompozycję świąteczną. Następnym pomysłem, który przygotowałam dla Państwa, jest to troszeczkę taka większa kompozycja. Tutaj na dół, tamta kompozycja była słodka. Tutaj dół postaram się, wypełnię solo, która też właśnie stworzy nam taką piękną imitację śniegu. Słój jest dużo większy, więc myślę, że tego śniegu, tej bazy możemy dać więcej. Tak. Następnym takim poziomem będą orzechy, które też nierozerwalnie kojarzą się nam ze świętami. Ta sól jest świetną bazą, aby umieścić w środku świecę. Dopełnimy jeszcze sobie orzechów. Troszeczkę te kompozycje będą przypominają takie warstwowe sałatki, ale może to jest właśnie dobrze, bo sałatki kojarzą nam się ze świętami. Mamy tutaj właśnie świece, sól, orzechy. Myślę, że następną warstwę, którą tutaj możemy dopełnić, to będą drobne szyszki. Muszę wybrać takie drobniutkie, które nam się tutaj zmieszczą. Oczywiście możemy sobie tak jak przedtem dodać jeszcze dekorację. Ja zawiążę sobie z tej strony. Kokardkę, też używając do tego właśnie takiego naturalnego sznurka. Proszę, dołożymy sobie jeszcze właśnie element zieleni, czyli taką świeżą gałązkę, która będzie nam pachniała. Proszę. Mamy, ale żeby jeszcze było bardziej świątecznie, bardziej nastrojowo, żeby świeca, która będzie nam się tutaj paliła, jak będzie nam takiego pięknego pierniczka podgrzewała, zaraz sobie go tutaj też umocujemy. Też oczywiście najlepiej za pomocą sznurka, ja do tego celu użyję sobie sznurek taki cieńszy, żeby był tylko takim elementem kompozycyjnym. Dobierzemy sobie tego pięknego konika. Tak. Teraz go tutaj zamocujemy.
Ja jeszcze dodałabym do tej kompozycji takie przesłanie, które będzie tworzyło bardziej osobisty charakter właśnie tej kompozycji, jeżeli chcielibyśmy komuś ofiarować ją w prezencie. Napisać coś najlepiej właśnie własnym charakterem pisma, nie zważając na to, czy ten charakter jest piękny, czy jakiś troszeczkę może mniej doskonały, ale jest wasz osobisty i myślę, że to jest najważniejsze. Ja może sobie tutaj wcześniej przygotowałam taką malutką zawieszkę, którą też możemy właśnie dołączyć do tego, pisząc na niej właśnie od siebie to, co chcemy przekazać osobie, która będzie patrzyła na tą kompozycję. Ja piszę radosnych świąt. Tak. I spróbuję sobie tutaj też doczepić ten bilecik do naszej bożonarodzeniowej kompozycji. Teraz myślę, że nadszedł czas, aby naszą świecę zapalić, zobaczyć, jak ona pięknie płonie swoim blaskiem. Nie wiem, czy to widać. O, proszę, zobaczcie, jak pięknie rozświetla. Za poświęcony czas, za dzisiejsze spotkanie i wszystkim życzę, aby te piękne kompozycje, żeby blask świec w waszych pracach ogrzewał was, waszych bliskich. Wszystkiego dobrego w czasie tych świąt, oczywiście ode mnie i całego Teatru Ziemi Rybnickiej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.